Cześć, tu Kamil. W kolejnym odcinku z serii Ucz się z domu pokażę Wam bardzo prostą grę, dającą jednak sporo frajdy. Jest to bombardowanie. Do naszej gry będzie nam potrzebna tablica lub kartka papieru, przygotowana w taki sposób jak na filmie, oraz kostki do gry. Będziemy w tej grze wzmacniać umiejętność dodawania lub odejmowania. Rozpoczniemy od prostszej wersji, czyli dodawania. Każdy z zawodników na wstępie ma 0 punktów. Teraz za pomocą naszej kostki, czyli bomby, próbujemy trafić na pole przeciwnika. Pamiętajmy, aby rzucać spoza planszy. Udało mi się trafić na pole przeciwnika. Zakreślam zbombardowane miejsce i zapisuję swój wynik. 0 dodać 6 daje nam 6. Teraz kolej przeciwnika. Przeciwnikowi też się udało. Zakreślamy miejsce zbombardowane. I również zapisujemy 0 dodać 6 równa się 6. Możemy to my pisać albo dać dziecku mazak, aby to ono zapisywało wyniki. Znów moja tura. 3. Mam już 6 dodać 3 równa się. Mogę również poćwiczyć doliczanie. Mieliśmy 6, 7, 8, 9. 6 dodać 3 daje nam 9. I znów kolej przeciwnika. Pamiętajmy, że jeśli przeciwnik trafi w zbombardowane już wcześniej pole, nie liczymy tych punktów. Spróbujmy teraz wersji trochę trudniejszej na odejmowanie. Wyznaczamy sobie zakres, będziemy odejmowali od 100. Każdy z zawodników na wstępie ma 100 punktów. I zaczynam naszą rozgrywkę. Udało mi się trafić na pole przeciwnika. Zakreślam miejsce zbombardowane. I teraz to naszemu przeciwnikowi będziemy odejmowali punkty. Czyli 100 odjąć 4 daje nam 96. Jak widzicie, gra nie wymaga wielu przygotowań. Przyda się jednak zręczność i umiejętność sprawnego liczenia, którą cały czas przecież kształtujemy. Dziękuję za udział w rozgrywce. Zapraszam do kolejnych odcinków oraz na naszego Facebooka i Instagrama Ucz się z domu. Do zobaczenia!